mogę sobie pozwolić na jeszcze jedną rzecz, którą pamiętam, że wtedy liczba publikacji o tym, co tu się w ogóle wydarzyło, że jest ta podmiana, była o wiele większa niż na przykład twoich publikacji, że jesteś z nowym partnerem i że ty właściwie tę ochronę prywatności to jakby dostałaś w prezencie, bo masz spokój. Nie, mi się wydaje, że ja nikogo nie interesuję, wiesz? Że to nie jest sposób? Tak, mi się wydaje, że to nie jest kwestia tego, że ja jakoś przesadnie... No przesadnie o to dbałam na początku, no bo też nie chciałam, wiesz, no wychodzić przed szereg, bo dopóki się nie ustabilizujesz, twoja relacja, no to też nie chcesz ogłaszać światu, gdzie za chwilę będziesz miał inną relację, tak? Już tak bywało. A poza tym, no też jakby zawsze byłam przyzwyczajona do tego, że nie mówię o swojej relacji z różnych przyczyn, bo na przykład mój partner poprzedni tego nie chciał nigdy, mimo że sam był osobą publiczną. Natomiast tutaj było inaczej, tutaj jakby wiesz, no ja też jakby przez to, że pokazuję swoje życie, no to nie uważam, że powinnam przesadnie pokazywać, no ale też nie ukrywać, no bo jak coś ukrywasz, to nie wiadomo, co tam ukrywasz, a ja już jestem po 40 i też to jest oczywiste, że no jakby powinnam sobie to życie jakoś poukładać wreszcie. Natomiast rzeczywiście nie było specjalnego zainteresowania, wiesz, ja się oczywiście z tego powodu cieszę, ale powiem ci, że wydaje mi się, że ja po prostu nie jestem taką osobą, która dużo bywa na imprezach, prawda? I jakby też... no nie rzucasz tego haczyka, żeby ktoś... haczyka, bo też to nie dlatego, że jakoś mi to przeszkadza strasznie, tylko ja po prostu nie lubię takich imprez, wiesz, ja nie lubię tego strojenia się, ja nie lubię tych small talków, to niczego nie wnosi do mojego życia, jakby nie liczę tej swojej popularności tym, ile razy się pokażę w kolorowym magazynie, czy na kolorowych stronach, więc po prostu jakby to pewnie zwrotnie powoduje, że ludzie nie są aż tak strasznie zainteresowani moim życiem, a poza tym wydaje mi się, że są ciekawsze osoby niż ja, no w tym sensie młode pokolenie przychodzi, młode aktorki, cały czas się ktoś pojawia, influencerzy, no ja już jestem, wiesz, no, panią po 40. Ja ostatnio miałem urodziny i mówiłem wszystkim, Boże, jak ja już jestem stary. I ktoś mi powiedział, że to naprawdę nie jest fajne, że tak to mówię, mimo że to jest taki w sumie mój żart wśród przyjaciół, że my wszyscy tak narzekamy. A ile skończyłeś lat? 28 i... Przepraszam, ale dziękuję za dobre życzenia. No. I wiesz, i sobie myślałem, faktycznie, no trzeba inaczej, trzeba tak patrzeć inaczej na to, że kurczę, no super dobry wiek i będę młody i za 10, nie ma co liczyć. Żaden wiek, ja najlepszy swój czas w życiu zaczęłam po 40. A w życiu bym nie przypuszczała, że zawsze mówiłam, że po 30 będę miała najlepsze. Nie wiedziałem, że ludzie żyją na przykład po 40, jak miałem 10 lat. No ja też. Ja ostatnio byłam w jakimś sklepie, jakieś nastolatki wychodziły, o Jezu, to ja będę nosiła po jakiejś 40 i sobie myślałam, serio? Nie będziesz tego nosiła? Ale wiesz, ja w ogóle tego wieku też tak naprawdę nie czuję, no bo ja chyba w głowie jestem jakby, wiesz, dużo młodsza i mam dużo takich dziecięcych chyba trochę cech. No też mam nastolatki w domu, więc też jakby w ogóle mam super, no bo ja teraz żyję, a tu ten powiedział, ta powiedziała, tam się zrobiło, tam... Więc wiesz, więc ja w ogóle mam 16 lat, nie? Ale w ogóle super, że możesz być częścią ich życia, bo niektóre nastolatki nie dopuszczają rodziców do tego. Mojego syna nie mogę, w ogóle, ma 18 lat, ale Klary, mojej córki, to jak najbardziej, tak, ja mam z nią wspólną szafę, wspólny numer buta, wspólny numer ubrań, wszystkiego, właściwie mamy wspólne rzeczy, więc ona przychodzi, zabiera sobie, mi ciągle niczego nie mam. Co sobie coś kupię, to ja nie mam niczego, ani jednego wisiorka nie mam. To teraz wszystkie te 3 znalazłam u niej, mimo że powiedziała, że nic nie ma. I wiesz, mam taką przyjaciółkę tak naprawdę i chodzi do fajnego liceum, więc też słyszę różne fajne historie, no imprezują, więc też wiesz, jakby no nie udaję, że nie widzę pewnych rzeczy, więc ja mam 16 lat. Cudownie. I tym miłym akcentem zakończymy. Dzięki piękne. Dzięki bardzo.